było dość miło i przyjemnie, bezproblemowo. Dzisiaj zagramy sobie Mali, Europę pewnym eventem rozwali, chociaż ponoć go znerfili. Rozegram też sobie kampanię Mali na poziomie Very Hard, bo podobno Paradox poprawił wydajność gry, więc sobie to pozwolę przetestować. Wersja, na której gram, to 1.32.0.0, możliwe, że będzie się to różniło od tego, co macie u siebie w dniu premiery. Jeżeli odcinek z Mali wam się spodobał i chcecie kontynuacji, zostawcie 1500 lajków i nagram wtedy odcinek drugi. A jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, zachęcam do wspierania. Ogólnie sytuacja Mali nie jest za różowa. Władców mamy chyba gorszych niż nawet na Hiszpanii i nawet nie zdecyduje się, zabijamy ich. Posiadamy naprawdę niskie Religious Unity i dosłownie mamy dwie prowincje sunnickie. Cała reszta to fetyszyści, no ale w sumie dla sunnitów to żaden problem. Dla nas problemem będzie Disaster, ponoć najbardziej przekoksany i trudny disaster, jaki do tej pory zrobił Paradox dla każdego kraju. Zobaczymy, bo te modyfikatory nie wyglądają na jakieś straszne, ale po tym, jak tak czytam sobie, że co zmianę władcy spełnią mi się jacyś rebelsi, że będą jakieś bunty estate'ów podczas całego tego disastera, czy zdobyte prowincje będą wobec nas mega nielojalne, czy to też prowadzi do buntów? No to świadczy o tym, że może być dość wesoło grając Mali. Idee w sumie też mamy takie nie za bardzo, chociaż attrition w tym regionie rzeczywiście nam się przyda na starcie rozgrywki, a to potem dochód z wasali, po co, i tak ich nie będę miał, goods produce fajnie, bo mamy trochę złota, national manpower też w sumie fajnie, bo mamy dichimi, dyscyplinka dobrze, ale reszta już nie prezentuje się tak przydatnie. Chociaż trade efficiency, wielkość naszego kraju to królestwo i mamy też unikalną formę rządów, Musa Rule, cokolwiek to znaczy. I powiem szczerze, jest to mega słaba forma rządów, już wolałbym ikta albo autokrację. Nawet feudal nobility jest lepsze. Ale zobaczymy, może to jest jakoś dalej powiązane z misjami Mali i jakoś ta forma rządów, nie wiem, zmieni się na lepszą. Jak nie, no to będę ją zmieniał. 4 estate'y, oh my god. Chociaż tutaj widzę przynajmniej kilka nowych przywilejów. Religious culture, która powoduje, że każda sunnicka prowincja ma jednocześnie akceptowalną kulturę. Ale to dotyczy tylko i wyłącznie naszej głównej grupy kulturowej. Czyli tych prowincji, tak realnie. Każdy sunnicki kraj kocha nas bardziej. Może się to przydać na jakichś mniejszych krajach. Oszczędzamy punkty administracyjne na zaproszeniu skularów. Nie pamiętam, jak to na polski się tłumaczyło. Uczonych? O, czyli tych panów, którzy są tutaj. Zazwyczaj musimy poprawić z kimś relacje i wtedy możemy go zaprosić za punkty administracyjne. 50 punktów. A znowu ostatni przywilej powoduje, że no nie musimy z nikim poprawiać relacji, po prostu możemy zaprosić uczonego. U amirów widzę tylko i wyłącznie jeden na razie przywilej, który jest nowy, który daje nam dodatkowy manpower. Każde zdobycie fortu daje nam 1/10 manpowera za okupację, ale to tylko jednorazowo podczas tej okupacji za poziom fortu, oraz spalenie stolicy przeciwnika daje nam roczny manpower. U kupców raczej niczego nowego nie widzę i u Dimi chyba też niczego nowego nie widzę. Początek zagrajmy standardowo, więc lecą punkty oraz Supremacy over the Crown. Odpalamy edykt na dewowanie i w sumie raz dewujemy. Sprzedajemy to za 436 golda. Weźmy też jakiś diet sobie przyzwijmy. O, misja na tańszego kupca, 20%, to jest raczej dość proste zazwyczaj do zrobienia. I tutaj specjalnie nie będę ten drugi raz dewował, bo ponoć naprawili tego buga. Zaraz to sprawdzimy. Oj, paradoks, chyba jednak nie. Cały czas trzeba dewować 4998. U Dichimi weźmiemy, żeby darować im autonomię, jak najbardziej to na propsie, i chcę dodatkowy manpower z prowincji, które nie są muslimskie. O, a czemu tego nie mogę brać? A, bo to Kraulandy kosztuje. No to będziemy brali w przyszłości. Niestety nie mamy żadnych chyba tańszych doradców. Ale z tymi strzymam się, niech tiki mi najpierw jeden miesiąc, zobaczę z jakim income'em będę stał, bo na razie niby mamy 13 golda i to inflacja, jak w Polsce.
No, na rywali weźmy też kraje, które mają nas na rywali, czyli Jolof, Kong oraz Timbuktu. Na sojusz to Songhai może być ciekawym krajem. Weźmy Royal Mariage i myślę, że potem wpadnie nam również tutaj sojusz. Resztę zobaczymy, na czym będziemy stali i jak mnie misje w sumie poprowadzą. Flota to powiem szczerze, nie wiem po co mi łódki transportowe, więc je modeboluję. Oraz bierzemy flotę handlową Protectorate Ivory Coast. No jak się da, to dotrudnimy jeszcze admirała za jakiś czas. A, i teraz tak jeszcze spojrzałem, że progres miesięczny mamy 100%, więc... No jakby to powiedzieć, odpauzowujemy, ruszamy, maszyna ruszyła i... BUM! No i mamy Decline of Mali, no i mamy te wszystkie minusy. Teraz National Unrest, stabilność, Caravan Power Monthly, autonomia nam rośnie we wszystkich prowincjach. To chyba nie powinien mieć niskiego Crown Authority, no ale trudno. To jest tragedia, za chwilę sobie podniesiemy, a potem będziemy to, nie wiem, jakoś temu przeciwdziałali. A, czekajcie, ja tu zauważyłem coś na tych misjach. O kurde, dobra, restartujemy, bo to będzie za mocne. Bo zobaczcie, mamy mega lojalne stany, co powoduje, że tu spełniamy warunki już drugiej misji, więc teraz tylko zatrudniamy doradców i cyk, robimy na pauzie dwie misje, a ta nam druga da stabilność, czyli już nie przejmuje się nie wiem kim. To był Pretender, Rebels i coś kolejnego. Zostali mi tylko nielojalni mieszkańcy moich prowincji. Może generała będę miał lepszego? Ech. I w sumie też możemy z bonusem zdobywać sobie jeden raz kopalnię złota i dopiero odebrać ziemię. Idealnie. W sumie też łatwiej weszedłem w sojusz z Songhaiem, który na moje szczęście ustanowił rywalem Timbuktu również. Więc jest mi to jak najbardziej teraz na rękę. A i Timbuktu wyślijmy Insulta może. Będziemy mieli jeszcze lepsze relacje z Songhaiem. A pozostałych dwóch biorę jak poprzednio, żeby to się jakoś tam nie różniło. I teraz jak to już mamy zapewnione, to zabijam naszego następcę. Następnie potrzebujemy jeszcze 4000 wojska. Profesjonalizmu nie mamy, to sobie pozwolę na tych tanich najemników. No to też powoduje, że będziemy mieli overforce limit, więc armię trzeba zazwyczaj będzie trzymać na niskim utrzymaniu. I dzięki temu mamy kolejną misję do wykonania. I Jolof będziemy mogli wykonać, że będzie naszym subjectem, tylko że zazwyczaj to Cassius Belli trwa 10 lat, więc może weźmy, kto ich nie lubi, żeby nas wsparł w tej wojnie. No nikt nas nie wesprze. Więc może lećmy curry favors od razu z Songhaiem. Zacznijmy też budować fortece na naszej stolicy. Oh my god! Poprawili mapkę fortów, zobaczcie! Kolorki oznaczają, jakie tutaj są fortece. I czy są utrzymane, czy nie. Wow! Poddebujmy troszeczkę nasze kopalnie ze złotem. Nawet nie mogę tego trenować, bo to wymaga kolejnej technologii trzeciej. A ja nawet feudalizmu nie mam wprowadzonego, a brak feudalizmu powoduje, że całą technologię mam o 50% drożej. Ale nabija mi się bardzo powoli w stolicy. W okolicy jeszcze nikt nie ma. Teraz spojrzałem, ile ja, gdzie ja mam autonomii w tym kraju. Zobaczcie, jakie to są liczby. Aha, jacyś buntownicy mi się odpalili. Albo dajmy całemu obszarowi plus 30 autonomii. Nie. What the fuck, kolejni? Czas pozbyć się pierwszych. Lejemy ich, chociaż tu mi brakuje. Co to... No bez jaj, gro! Jakie tu rzeczy mi robią złe? I lecimy do prowincji Kabu, czyli Gabu? Kabu? Gdzie to jest Kabu? 12 tysięcy separatystów. Jesteśmy gotowi na ich przybycie. Oj. Ale trzeba było jednak wstać jedną armią, a drugą dosłać. Jak tak patrzę, jak muralki mi lecą w dół. Ach, te role pechowe. Islamizacja arystokracji. Możemy pójść ścieżką... Ha! Tolerancji albo braku tolerancji. Tolerancja, a tu jest brak tolerancji. Pójdziemy w tolerancję. Daje mi to stabilność, chociaż w kierunku mistycyzmu mnie to kieruje. Tutaj byśmy dostali governing, albo musiał nawracać. Ja wolę manpower przyszłościowo z tych prowincji, szczerze mówiąc. I to daje mi teraz możliwość kliknięcia tej misji. I następnie możemy dostać Dihimi Loyalty oraz Maximum Tolerancja na 25 lat. Takie mech, szczerze mówiąc. Separatyści załatwieni, bierzemy misję i dostaliśmy tak, klejmy, o na tym buktu również dostaliśmy klejmy, no ale będę chciał Jolof najpierw uczynić naszym wasalem, tylko se złapali niestety sojusznika, co powoduje, że będzie niezbyt wesoło, ale nam może Songhai pomoże.
Może, no tak, Songhai nam pomoże. Ej, to może Kongo jednocześnie zaatakować? Nie, nie chcemy takiej wojny. Co jak co, wziąłem doradcę militarnego i my nie możemy sobie pozwolić na bycie zacofanym militarnie w tym regionie. Na stolicy odpalamy local defensiveness. To spowoduje, że nasze forty będą znacznie dłużej oblegane i lecimy na wojnę. Najpierw pójdziemy na nasz główny cel, bo jest taki odcięty, no chyba, że próbuję tędy przejść. Wtedy Kongo byłoby lepiej, łatwiej wyjąć z tej wojny. A jak ich stolice wyglądają? Spalenie tego byłoby wskazane nawet. A nie, to Timbuk będzie w tej wojnie przecież, nie ten kraj patrzyłem. Tutaj ich stolice też możemy jak najbardziej spillage'ować. Lecimy na Subjugation Cassius Belli, wzywam Songhai, zaatakujemy w pierwszej kolejności Kongo. Powinniśmy dać sobie tutaj radę, ewentualnie wyjąć na White Piece, jeżeli pójdzie coś... O Boże, moja flota. Bardzo źle, ale na szczęście poszedł Stackwipe, armię rozdzielamy. Songhai atakuje od północy, a Timbuk tu leci na Songhai, wyjebiście. I ciekawe jest to, że bot nie leci na żadne moje prowincje, tylko też leci do Songhaju. Ja sobie lutuję kufry w tym momencie, ja zawsze jakieś pieniądze dodatkowe. A tutaj armia najemna stoi i oblega. Boty gdzieś latają, nie wiem gdzie. Ej, dość fajny, cały czas tutaj w okolicy trzyma się Yolof. Teraz dołącza do oblegania. Myślałem, że tutaj się wbije i będę stackwipe'ował przeciwnika. A tak to może być wesoło. Na razie poczekam w okolicy. Widzę, że tutaj z armia Songhaju skończy oblegać Timbuktu, więc możliwe, że... Nie no, nie będziemy whitepisowali, no taką stolicę to trzeba spillage'ować. Poczekamy, niech zdobędą Timbuktu i zaatakujemy, obronimy stolicę naszego sojusznika. To se moment wybrali? Lol, i bot od razu leci, żeby mi pomóc w tej bitwie. To może być ciekawe, tak? Przyszłościowo, dobra, damy radę, wyjebiście. I lećmy do naszej prowincji Segu, czy gdziekolwiek ona jest. O, tutaj na szczęście. Spalenie stolicy Konga nic mi nie da, ma za niski development. Zauważyłem, że chyba jest jakiś bug, że niby pokazuje, że spillage'ujemy, ale realnie nie dostajemy żadnego punktu. Musi być chyba minimum 9 punktów, albo po jednym w każdym z tych, żeby dostać cokolwiek do naszej stolicy obecnie. Więc tutaj pójdziemy po prostu w prestiż, wojenne reparacje oraz pieniądze od Konga. Ech, niestety oblega prowincję Songhai, więc nie spalimy, ale zawsze możemy wziąć pieniądze. O, Humiliate będzie lepszy. Wojenne reparacje, no i pieniądze. Albo zamiast tych pieniędzy, to ja wolę chyba jednak trochę prestiżu. Woody Himi zdecydowałem się też dać monopol na wełnę. Tak, przypomniałem sobie, co to znaczy. Bo monopole jest łatwo cofnąć, a tutaj widzę, że lojalność tego może być problemem w najbliższym czasie. I bardzo dziwnie to wygląda w sumie. Dobra, zmieńmy dalej na development i dodajmy tutaj punktami. Jakby to powiedzieć, no, militarnych wolę nie wydawać, więc administracyjne i dyplomatyczne do 10. No i kończymy wojnę z Yolofem, który zatopił w międzyczasie też całą moją flotę. Boże, jaki attrition. Wykonaliśmy dzięki temu misję Subjugation of Yolof, co nam zwiększyło stabilność i dodatkowe 200 punktów administracyjnych dostaliśmy. Teraz musimy rozwinąć Segu do 15 poziomu, a mamy 12, więc żaden problem. To się nadcieszyłem tą stabilnością. WTF! Ciekawe, czy jakbym to podbił zamiast wasalizować, to tutaj nie dostałbym teraz jakiegoś wysypu gigantycznych buntów. Trudno, zbijemy te 50% nielojalności, damy sobie radę. I kolejni się buntują. Wpadnijcie też na NB z kodem Lukas3% zniżki, jak widzicie sporo przecen. Polecam, linki w opisie. Dodewowałem Segu i co ja dalej potrzebuję? Autonomy Increased. Okej, to jest co najmniej dziwna misja, no ale niech tak będzie. I co nam to daje? Jeden punkt stabilności i kolejne claimy. Sporo tych claimów zaczynamy mieć. Te Songhai, sprzedaj mi feudalizm. Dawaj mnie, nie mam hajsy, zapłacę, daj mnie. I znowu ci sami buntownicy? I kolejna nasza misja, którą gdzieś tutaj robiłem, już nie pamiętam. Było trzeba dodewować Gabu oraz uczynić kulturę Sang... Mam nadzieję, że tą kulturę i dobrą klikam. Akceptowalną, a właśnie tą misję, co nam daje 150 punktów militarnych i every province which is also a core. No i tutaj powinna być lojalna, nie wiem na czym to polega. Może te bunty, które nam tutaj tak wyskakiwały, przestaną nam się wreszcie pojawiać. No i teraz musimy dokończyć ścieżkę po lewo, czyli czeka mnie podbicie tego wszystkiego. Oh my... Wy sobie jaja robicie.
Ja to wszystko mam podbić? Nie, no to musi być kilka prowincji, prawda? 12 tylko i 12, niech tak będzie. O, mój sąsiad coś podbił i w wyniku tego stracił sojusz z Songhajem. Więc teraz my w sumie go podbimy i też stracimy sojusz z Songhajem. Nie! Dobra, czekajcie, temu krajowi chciałem wypowiedzieć wojnę, temu wypowiadamy wojnę. Kongo nie wzywamy, Timbuktu może być naszym wargolem i lecimy od Konga. Boże, ten kraj będę tutaj łoił tyle razy, że szok. A, i Yolof jest już potulny. Bo troszeczkę mu zdobywałem prowincję, gdzie było najtaniej. Kong wypada z wojny, wziąłem od niego siłą rzeczy tylko i wyłącznie pieniążki. No i lećmy z armią Jenne, czy jakkolwiek się to wymawia. Jeszcze tak patrzyłem, czy nie mają technologii do przodu. Na szczęście nie, więc bez problemu powinniśmy ich rozwalić na naszym forcie. Niestety na płaskich terytoriach. Masakra totalna. O, nie mieli pełnego burzenia fortec, a ja tego nie zaatakowałem. Ach, idiota. No trudno. Widzę, że AI naprawdę poprawili. No, zdecydowanie. Kolejna stabilność w dół. No, Mali to nie jest raczej kraj dla ludzi o słabej psychice. Patrząc na to, jak dużo jest tutaj negatywnych eventów, jak dużo złych rzeczy się tutaj dzieje, kiedy powinno wszystko być wspaniale. Bo przecież mamy dwie kopalnie złota już rozwinięte. To wszystko powinno działać, a nie działa. Looted! Dawajcie mi tego manpowera. Ej, no bez jaj, tego... Och! No to teraz to już jest koniec totalny tej wojny. Dawaj mi wszystko, co masz, plus pieniądze. No i teraz możemy sobie trochę spillage'ować ich stolice. W zasadzie to koncentrować ich stolice. Co myślę, że zrobię, żeby po taniości to okorować. 9 punktów dewa leci do naszej stolicy. I gdzieś indziej też możemy to zrobić? Nie, no tylko tutaj. Myślałem poprzednio, że potrzebujemy całego state'u, ale jednak nie. To chyba chodzi tylko i wyłącznie o ten poziom developmentu. Korujmy to. Dostaliśmy Timbuktu oraz stolicę czegoś tutaj na południu. Wyjebiście. I lećmy zniszczyć buntowników. O, i nawet mamy misję. I odpali nam się event The Great Mosque Diannet. Myślę, że to jest, chodzi o to. O, podbój spowodowało, że to nam spadło w dół. Zobaczmy, co się stanie, jak to kliknę. Ech, myślałem, że what the fuck? To mi rozwinęło o dwa poziomy? Ej, mocne to. Wyjebista misja, naprawdę, te misje mega mi się podobają. Dobra, na przygranicznych prowincjach Songhaju wezmę Institution Spree za jakiś czas, no bo no musimy wprowadzić instytucje i kumulujemy teraz punkty do kapa. Songhaj chyba jakąś za dużą wojnę sobie wypowiedział. On wciąż żyje jeszcze, nie. Ej, ja będę tak zacofany przez tego typa. Normalnie bym już leciał restart, jeżeli on by mi żył aż tak długo, no ale pierwsze podejście od długiego czasu to sobie daruję. No i weźmy w sumie prestiż bardziej. I wreszcie mamy ponad 20% kraulanców, więc autonomia już mi nie rośnie, co jest super sprawą. Jednak ta misja nie spowodowała, że nam się przestaną spełnić te badziewia. No chyba, że ja to muszę okorować. Tu mi się pojawili, czyli na nowo zdobytych prowincjach mam buntowników. Tłumimy. No, przeczuwam, że Songhai z tego badziewia chyba nie wyjdzie zbyt pozytywnie, więc zaatakujemy kraje, z którymi on toczy wojnę. Może nam się uda to przejąć dla siebie. Jest spora szansa, że Timbuktu odbije te terytoria dla siebie i wpadną one dla nas. Ale na pewno nie będę ratował mojego sojusznika. Jak wiemy, najlepszy sojusznik jest wtedy, kiedy umiera za nas. Wbijajmy się w to. Mają przewagę technologiczną, więc musimy się wbijać tak, żeby mieć przewagę w linii. Inaczej nas zmasakrują. No nie powiem, tego się nie spodziewałem. No na razie mamy sytuację, kto komu pierwszy fort zajmie. Ja mam 3 do Siege'a, oni mają 1 do Siege'a. Liczę na to, że mi się uda zdobyć jedynkowy szybciej niż on im dwójkowy. Yeeey! Timbuktu wyłączone, niszczymy teraz ostatnie wojska Goi jakimś cudem. Czy Jatengi, jakkolwiek się to nazywa. Oj, naszym celem będzie, nie wiem, no zabranie ile się da stąd prowincji. Musimy też poprawiać relacje, żeby opcjonalne kraje nam nie powchodziły w koalicję, może być z tym problem. Songhajem się już w ogóle nie przejmujmy, nic z niego nie zostało. Najgorsze jest to, że realnie muszę zatrudnić jakichś dodatkowych najemników i to taki niemały oddział, gdzieś okolicy 10 tysięcy, ale żeby nie był za drogi, do tłumienia buntów. Dobra, niech nasz władca dowodzi, bo powiem szczerze, że wolę mieć regencję królowej, niż żeby ten debil dalej rządził. Okej?
Kończymy tą wojnę i nie ukrywam, jest ona mi bardzo na rękę, że to zakończyliśmy, bo dostaniemy dość sporo instytucji w naszym kraju i ona będzie się teraz znacznie szybciej też rozprzestrzeniała. O, poprawili też mapkę koalicji. Kraj, który wejdzie w koalicję, wejdzie, oh my god, tu mi się koalicja zawiąże, to bardzo źle, muszę to poprawić. I pokazuje mi też kraj, który dojdzie do koalicji, jeżeli mi spadnie opinia, a mamy 5 tylko. Dobra, to tam niech poprawia relacje, ale to jest dobra, mała koalicja, może nie będzie jakoś strasznie, może jakieś sojusze. No to wziąłem takie prewencyjne sojusze, zawsze lepiej, nawet jeżeli mi wybuchnie koalicja, no to w tym momencie zawsze pójdą też oblegać moich sojuszników, a tymczasem, no nie powiem, ładnie się rozrastamy i możemy wykonać dalsze misje. Przyszłość Timbuktu. Przenosimy naszą stolicę do Timbuktu i dostajemy decyzję do kolonizacji Tuatu. A nie ukrywam, Timbuktu jest chyba lepszy niż nasza obecna stolica. Tutaj mamy Grainsy, no a Timbuktu ma mimo wszystko Silki. Wydaje się być lepsza, więc może przenieśmy do Timbuktu. I dostajemy też możliwość teraz skolonizowania misją tej prowincji. Będziemy mieli granicę z Marokiem. No zrobimy to później. Czy ja dobrze widzę, że mogę scentralizować moją stolicę? No, może dlatego, że przeniosło mi stolicę, ale nie uczyniło tej prowincji state'em. Co jest dużym błędem paradoksu, bo przecież nie można przenieść stolicy do prowincji, która nie jest state'em. No ale koniec narzekania. Dalej mamy Mali and Songhai i dostaniemy z punkt stabilności. O kurde! Tą misję trzeba robić w momencie, kiedy się podbije całą tą kulturę. To tak na przyszłość. No i ogólnie zostało mi troszeczkę zwiększyć mojego deva. Wszystkie pozostałe wymagania mamy. Wyjebiście, regencja królowej. I w sumie ona ma 11 punktów, a nasz następca 11. Jeszcze nie zobaczyłem, jakie mamy rzeczy do zrobienia w Age of Discovery. Ale chyba jakieś standardowe. Sprzedajemy ziemię, odbieramy ziemię. Na szczęście nie będę miał żadnych buntów. No trudno, troszeczkę nam zacznie wzrastać autonomia, ale wprowadzamy dzięki temu wreszcie feudalizm. I dzięki temu możemy wreszcie też rozwinąć troszeczkę nasze technologie i ponadrabiać. Już mamy 4 dzięki temu, bo miałem za dużo stabilności. No to co? Dewujemy renesans, nie? To jest to, co wspominałem w wczorajszym filmie, że doszliśmy do technologii, która jest przypisana do renesansu, czyli do 5. I żeby ją wprowadzić, musimy mieć renesans. Znaczy bez kar, bo wprowadzić możemy, ale z 15% kosztem. Mam misję na posiadanie 10 okrętów, to je zacznę budować i myślę, że też Yolow zaczniemy integrować realnie, bo nie jest on mi potrzebny, a może nam coś wpadnie dzięki temu. Bo dawno żadnych buntów nie mieliśmy. No to lecimy za autonomią w Duborze, ale to będzie upierdliwe przez najbliższe 25 lat. Czerwone Mali, jej. No i w sumie nie musiałem aż tak tego gabu dewować poprzednio do wykonania misji. Wystarczyło, że dorobiłbym okręty i byłoby spoko. WTF! Wiecie co? Ja zapiszę i przejdziemy na Fulo na chwilę, bo zobaczymy ten kraj. Jako Fulo! Nie wiemy nic na świecie, a forty nam orbitują! West African Ideas, czyli to nie jest żaden kraj, który ma jakkolwiek specjalne idee, ani specjalne misje. To po cholerę on w ogóle jest? No dobra, dajmy im te prowincje. Ale to nie jest nic takiego tutaj groźnego. Możemy to podbić. Tylko nie mamy żadnych claimów. Ile to ma korów? Zespał mi się z 9000 wojska. No już ma 2. Jeżeli myśleliście, że mieliście mało eventów złych czy dobrych, to zawsze możecie mieć ich więcej. Ja nawet nie wiem, co tutaj brać, bo wszystko by się przydało. Dobra, agresywna ekspansja. Bardzo się mnie podoba, jak oni tak dźgają się tymi dzidami. Czy ktoś jeszcze to liczy? Naprawdę. No dobra, misje prowadzą mniejsze na podwój tych regionów i tych regionów, więc lećmy z tym. Zobaczymy, czy mi starczy developmentu. Nie za duża będzie ta wojna, raczej też nie będzie jakaś trudna. Co prawda mamy wojnę, ale ja głównie walczę z moimi własnymi rebeliantami. I siedźgamy, i siedźgamy. No i mamy Timbuktu w sumie, możliwość dewowania. Odpaliłem, czy mamy bonusy? Nie, i raczej mieć nie będziemy. Chociaż nie, czekajcie. Może nam się uda mieć do merchantów, tylko musimy zbudować jeszcze jeden budynek. Mamy 10 deva, no to lecimy na stolicy. No,
trochę brakuje. Spalę 7 deva, żeby dostać jeden. Boże, jakie to jest useless teraz. Dźgamy buntowników, dźgamy. Tych też sobie podźgamy, bo czemuż by nie, chociaż tutaj troszeczkę za armię wysłałem i to chyba oni mnie zadźgają, niestety. O, teraz dostajemy taką informację, jak zdewujemy renesans. Czy w ogóle wszystkie instytucje. Było to wcześniej, czy jak zwykle Lukas się obudził po roku, że coś było zawsze? Mamy 10 okrętów i robimy dwie prowincje. Do kolejnej misji potrzebujemy Quest for the New World. To możliwe, że będziemy brali pierwsze idee, mimo wszystko eksploracyjne. I mogę również zrobić misję na utworzenie Imperium. I da nam to teraz dalsze claimy. Zaraz zobaczmy, na jaki obszar. Staliśmy się Imperium, co pozwoli nam mieć akceptowalne kultury. Liczyłem, że na to dostaniemy. Czyli ciebie nie muszę zdobywać. Okej, dobra, to ciebie nie zdobywam. Weźmy tylko pieniądze. Aż se sprawdzę, bo mam opcję Pillage Capital. Czy tutaj chociaż jeden punkt wzrośnie? Mamy 39. Klikam. Jest Pillage, War Repsy, pieniądze. 39. Super! No ale mam przynajmniej nową kopalnię złota w Kongu, na której bot zbudował Moskit, serio. I zostało mi tylko i wyłącznie podbić naszego pomarańczowego sąsiada. I przywrócamy porządek w Mali. Wreszcie. To teraz sobie pochodzę i potłumię bunty, bo dawno tego nie robiłem. Tak, naprawdę dawno nie miałem tego eventu. Nie komentuję. Lecę z tym naszym sąsiadem, żeby skończyć ten cały kryzys. Zabijcie mnie, proszę. Ego od razu plus 500. Wielkie Mali. Stability at least 2. To może być większe wyzwanie, niż się wydaje. Zgadnijcie, czego dawno nie miałem. Zgadza się, buntów. Ten kraj jest mega stabilny. Tak, właśnie. Normalnie bym chyba jeszcze przedłużał tą regencję. Znaczy, w sensie nie przedłużałem ani razu. Ale 6-4... Tylko tak, nasz poziom technologii administracyjnej. Ha, ja chyba będę chciał, żeby później ta regentka rządziła. Czy mi się zdaje, czy to jakieś takie mocniejsze? Bunty. Bunty nigdy się nie kończą. Pamiętacie, jak mówiłem, że nabicie dwóch punktów stabilności nie będzie łatwe? Dajcie mi spokój! Ja już nie chcę! Dźgamy, dźgamy, dźgamy! Benz, 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 benz. No to jakby to powiedzieć, czas rozwiązać kolejnych najemników, bo ich po prostu do zera opróżniłem z manpowera. Kolejna forma rządów, myślę, że przydałoby nam się i kultury, i autonomia! Dobra, bierzemy autonomię. Jej, wprowadziłem sobie renesans i próbujemy, uda się... Jest, mamy to, mamy to, mamy to. Restore Mali Authority. Zrobione. Po tym wszystkim jeden stabilności, co przeszedłem. Ile tych buntów tu miałem. Eventów, ile stabilności i tylko jeden stabilności dostałem w nagrodę. Nie no, muszę przyznać, gra Mali była bardzo satysfakcjonująca, jak do tej pory stanowiła wyzwanie. Było dość miło i przyjemnie, bezproblemowo, to polecam początkującym osobom. Bardzo stabilny kraj. Nie wiem, jakie idee będę rozwijał, ale na pewno nie będą to z grupy administracyjnej pierwsze. Może czas obniżyć trochę inflacji mimo wszystko, żeby trochę więcej tego pieniądza nam się tu odkładało. Poprawiam też relacje z naszymi północnymi sąsiadami. W sumie zostały mi tylko dwa bunty do stłumienia. Ach, dobra, potrzebuję punktów administracyjnych, to weźmy je, stłummy i włączamy armię, włączamy forty i buduję monumenty, a w zasadzie jeden monument, na tańszą technologię. A myślałem, że to koniec, naprawdę, byłem tego przekonany. Coś tu jest mega nie tak, ta kopalnia zawaliła mi się już drugi raz. Nie no, trochę kościołów mi się opłaca postawić. No dobra, biorę pierwszą ideę, nie ukrywam, że raczej bym wolał brać innowacyjne, żeby mieć tą tańszą technologię jeszcze bardziej i koszty advisorów mniejsze, ale możliwe, że wezmę je jako drugie, jako pierwsze weźmy Exploration, bo mamy, nas tak misje prowadzą, ja chcę sobie to ograć i zobaczyć, jak to jest sensowne. Muszę przyznać, że te misje jak na razie są sensowne. Bardzo często się zdarza, że na jakimś kraju olewam misje, tak jak na przykład w Imperium Osmańskim albo na Rosji, bo są po prostu źle przemyślane do dupy, a tutaj wszystkie jak do tej pory były potrzebne. Nałapałem sobie wasali, będę teraz ich trochę tutaj dokarmiał i następnie ich integruję. Odbijam jednak jeszcze troszeczkę tutaj więcej, bo potrzebuję tych prowincji. Nie no, bardzo poprawili AI. Bardzo! No i powiem szczerze, że jestem zawiedziony. Myślałem, że tutaj wraz z utworzeniem Wielkiego Mali jakiś government nowy nam się ewentualnie zrobi. Na Antebellum bardzo często tak jest. No ale tutaj nie. I cyk, budujemy nasz pierwszy monument. Lukas, ty kretynie.
Jak dawno je miałem to zrobić? Jak dawno? 120 manpowera na miesiąc więcej. W sumie dużo z tych misji tutaj dalej będzie zależne od 14 poziomu administracyjnej technologii, bo potrzebujemy mieć dominium w handlu kością słoniową i jednocześnie też musimy mieć kość słoniową, tutaj rozbudowaną stację. To jest 14 poziom, a nie, dyplomatyczny, nie administracyjny. To dość późno. Ups, Maroko sobie to skolonizowało. Niedobrze. Czyli już nie mamy misji. Mamy misję Quest for the New World. Explorer 40 trasie, 5000 sailorsów. Nice! Kolejne biorę innowacyjne, tak jak mówiłem. W sumie rzadko biorę te idee, przetestujemy, jak to się spisze. Czy one nam się jakoś tu parują? No, Settler Chance, niech będzie. Mamy pierwszy poziom i to daje w sumie jeszcze lojalność ulemy. To dość fajne. Odkryliśmy ląd! O, gdzieś dostaliśmy jakiegoś kora. Gdzie? Co to za prowincja była? Halo, bo już zapomniałem. No na razie mamy tutaj klejmy i tu jest nasz kor, czyli to jest wojna z Portugalią! I serio? Nie no, Francja raczej tu nie dojdzie, nie? Dobra. Ale muszę się zastanowić, jakie idee brać, jak dalej grać, czy pod kolonizację, czy pod ekspansję na północ. Oj, bo dróg rozwoju teraz mamy naprawdę sporo. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, zwłaszcza jeżeli chcecie, żeby był drugi odcinek z Mali.